Super Underworld. Dobra, dobra, starczy. No i świetnie. Chodźcie do przodu. Nie ma Czekaj, kipery śpiewa. Witam serdecznie wszystkie drużyny. Kto mnie nie zna, to ja to koordynowałem cały turniej wraz z kolegą. Moje nazwisko Misiura Dariusz. I tak bardzo was wszystkich jeszcze raz witam. Organizujemy ten turniej charytatywny dla dzieci naszych policjantów, dla Piotrka Jabłońskiego i Grześka Oleksyka. Takie echo idzie. Co chciałem powiedzieć, że turniej jest pod patronatem ministra Michała Dworczyka, który nas pomógł przy pomocy, żebyśmy mogli ten turniej jakoś ogarnąć w kwestii materialnej i innej. Także duże podziękowania tutaj dla obecnego burmistrza miasta Szczegomia Zbigniewa Suchyty, który nas wsparł tym pięknym obiektem i też tutaj pomocą. Teraz przywitam wszystkich gości, którzy są na chwilę obecną. Komendant powiatowy Policji Świdnicy, młodszy inspektor Andrzej Dobies. Zarządu Wojewódzkiego, mój kolega, który też jest w Zarządzie Terenowym Świdnicy Związków Zawodowych, Robert Hamuda. Jeszcze raz przywitam burmistrza Zbigniewa Suchuty. Witam zastępcę burmistrza, przepraszam, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza. No, się wszystko zmienia. Dobrze powiedziałem. Zastępcę burmistrza Tomasza Marczaka i prezesa OSIR-u, który nam tutaj to wszystko przygotował, ogarnął, Pawła Mosura. Oddaję głos komendantowi. Ja przede wszystkim dziękuję Tobie, Darek, że zorganizowałeś ten turniej. W tak szczególnym dniu, to dla dwóch ojców naszej komendy, naszych policjantów, a dzisiaj jest dzień ojca, jak ktoś nie pamięta, tak? Także bardzo, bardzo Ci, Darek, dziękuję. Jeszcze, jeżeli chodzi o tych osoby, które nam pomogły przy organizacji, to jeszcze burmistrz Jaworzyny Śląskiej, to do nas dotrze i pan wójt gminy Marcinowice również tym pomagał. Tak? Życzę przede wszystkim, żeby wygrała ta drużyna najlepsza. A tak naprawdę bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że po zakończonym turnieju związki zawodowe godnie przygotowały płyny i posiłek, aby zregenerować to, co tutaj stracicie na boiskach. Także niech wygra najlepszy. Spotkamy się około 14 przy wręczeniu. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze głos oddam tutaj burmistrzowi. Dzień dobry, miło mi, że na tych obiektach strzegomskich jesteście tutaj, że będziecie grać w celu charytatywnym. To nie pierwsza impreza charytatywna tutaj, nie ostatnia, ale cieszę się, że to właśnie dzisiaj dla tych dzieciaczków gracie wy. Życzę miłego dnia, takiej walki sportowej, by wszyscy wyszli bez kontuzji, a więc fair play. Bawcie się, a jednocześnie służmy ludziom. Miłego dnia jeszcze raz. Jeszcze głos kluczutko Robertowi z Wrocławia, zarządu.
Słuchajcie, ja wam życzę tylko spokojnych, dobrych rozgrywek. W imieniu naszego kolegi przewodniczącego zarządu wojewódzkiego Piotra Malona pragnę was wszystkich pozdrowić. Trzymamy za was kciuki, bo to, co wyciśniecie na boisku, to wszystko będzie dla tych dzieciaków. I z tego się cieszymy, od tego związki zawodowe też między innymi są, żebyśmy sobie nawzajemnie pomagali. To dziękuję tutaj gościom, teraz sprawy techniczne. Zaraz poproszę wszystkich kapitanów drużyn tutaj na takie organizacyjne spotkanko, ale informacyjne. Grupa A gra na tych dwóch boiskach, jest to A1, A2. Grupa B gra na boisku dolnym. Tam też są osoby ode mnie wyznaczone do spisywania wyników. Jest na pewno symboliczny puchar dla króla strzelców i najlepszego bramkarza, ale ze względu na to, że jest tam 7 drużyn, tu 6 i różne bramki, wybierzemy najlepszego bramkarza i strzelca dopiero z 4 drużyn, które będą w półfinałach. Takie są zasady. Co jeszcze? Grupa A, ze względu na to, że jest mniej drużyn, gra 2 razy 10, a grupa B gra 2 razy 8 minut. Jest to praktycznie po 100 minut każda drużyna będzie grała. Aha, jeszcze najważniejsze, kapitanów jak tutaj zaproszę, nie mamy sędziów, ponieważ to jest wszystko kosztuje. Te drużyny, które nie grają, mają być wyznaczone osoby, które posędziują. Myślę, że będzie wszystko ok. To zapraszam kapitanów. Ja tylko jeszcze organizacyjnie uzupełnię, że od pewnego momentu...